Jesteśmy z Fortkiem w takiej alei, taki stary las, gdzie dęby rosną piękne, przyrody, znaczy pomniki przyrody. Tu jest tak tajemniczo, tak pięknie, że aż trzeba chwilkę przysiąść i odpocząć. Cień, a dzisiaj jest upał, więc dzisiaj w cieniu warto posiedzieć. Spróbuję pokazać Wam te dęby za chwilkę. Uwaga, próbuję odwrócić kamerę w drugą stronę. Nie bardzo, nie wychodzi. To muszę zatrzymać film. No i już jestem z powrotem. Tylko teraz nie widać mnie, a za to widać Fortka. Te piękne drzewa. Ten piękny las ocieniający drogę. Takie miejsce jak te, to na dzisiaj jest idealne miejsce. Zobaczcie. Tam jest tabliczka. Zobaczymy, czy mi się uda przybliżyć tą tabliczkę. No nie bardzo, nie rośnie. Nie rośnie mi ta tabliczka. No jeszcze raz. O, jest. Udało się. Widzicie? Jest tabliczka. Tylko ostrości nie mogę na nią złapać. O, jest. Dobra. Udało się. To teraz zjadę z powrotem. Jeszcze kawałek, jestem na jedynce. No, o. I też ją widać. Fajnie. Fortek sobie odpoczywa. Odpoczywaj, piesku, odpoczywaj. Ty tu jesteś głównym bohaterem, bo przecież to jest twój spacer. Wczoraj była z tobą Marta, a dzisiaj jestem ja z tobą na spacerze. Jak się piesek czuje? Gorąco, oj, lata mi ten telefon w tej nazad. O, tak wygląda moja psia menda. Psia mendo, fantastyczny pies ten Fortek. I taki uczynny, zbiera pieniądze dla innych psów w schronisku. Dla innych zwierząt, bo tam są nie tylko, tu u nas w Celestynowie są nie tylko psy, ale również koty. Jeśli chcecie, to wpłacajcie datki na schronisko w Celestynowie, bo to jest bardzo ważne, bo schronisko jest utrzymywane właśnie z darowizn.